dobra. Będziemy, co będziemy robić? Najpierw to my wjedziemy i moim rusztowaniem będzie chochla. A później no musimy tą górkę wreszcie stąd zabrać gdzieś. I to jest problem, gdzie ją zabrać. Tak, dokładnie. Ale jeszcze teraz będąc tutaj przy traktorze, chcieliśmy właśnie wam napomknąć, jak niezbędnym w sumie u nas na gospodarstwie jest urządzenie. I budującym się gospodarstwie i gospodarstwie, bo to są dwie rzeczy, wiecie, jak gospodarstwo buduje, znaczy co ja uważam, budujące się gospodarstwo, czyli takie, które ma dużo różnych prac, tok, prosidełko, już wiem. Ja nie wiem kompletnie, co tu robię. Nie mam tutaj podejścia, nie widzę. Nie czuję, co? Jest to ciężkie. Zmiłuj się. Tu jest jakieś coś. Cholera wie, co to jest. Fajna sprawa, bo można baloty przestawiać, można im dowozić. Balot waży 300 kilo i powiem wam, no my do tej pory, co nie mieliśmy tego krokodylka, no to wszystko nosiliśmy. Parówę z ciebie zrobimy. Parówkę! 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 Oj, oj, oj! Ja już Klaudię namawiam na następnych 7 traktorów, żeby do każdego było od razu podłączone wszystko. Dobrze. A ty zobaczyłeś właśnie, co robisz? Nie. Nie? No ściągam tylko tą maszynę, żeby mówiłem chyba później koparkę założyć. Tak, mówiłem. No tam to już wszystko wiem, tam się jeden pasek zrobił luźny. Trzeba go wymienić. Właśnie nie pamiętam, czy pokazywałem. Ja to się, wiadomo, ja się umiem skupić tylko na jednej rzeczy, a skamerowanie, o, ten pasek. Spójrzcie, tutaj... Ja chyba pokazywałem, tutaj ząbki uciekły, widzicie, starsze. Nie wiem, czy teraz będą wszystkie musiały być wymienione, czy nie. Dzwonię do właśnie Traktomixa za chwilę i oni mi wszystko powiedzą, co muszę. Później muszę to wszystko odkręcić, założyć takie 3 taśmy właśnie, takie coś i nasadzić z powrotem i przykręcić, tak przynajmniej to rozumiem. Ale zobaczymy, co oni mi tam powiedzą, no bo to trzeba się spytać serwisantów, czy tam, czy co to wiedzą. No i jeszcze przy okazji kupię filtry paliwa, oleju i olej, wymienię. No i traktor następne 172 lata, nic nie musi być przy nim robione. No, 253 lata. No na razie musi. Dobrze, Marcin, właśnie jutro będziemy mieli małą robótkę z koparką. A tam sąsiedzi poprosili o pomoc trochę, to wiecie, dla nas troszkę grosika wpadnie, bo tam się wcale nie liczę jakoś niesamowicie, raczej tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, bo chyba tak powinno być. No po sąsiedzku. A po sąsiedzku, no. A ten, a no a koparkę i tak chciałem zakładać, bo musimy... Bo musimy trochę ziemi tam usunąć przy domu, jakieś, wiecie, tak właśnie mówiliśmy, że pod ten żwirek, coś tam, to już mogę, tyle co będę mógł sięgnąć z tą swoją koparką, to wykorzystam ten czas. Ale przekładanie jest najgorsze, to już chyba nie raz mówiłem, że to jest... Tak, to jest... a ja do Marcina teraz też wspominałam, że ty się łapiesz w ogóle, która co z czym śruba. Bo tych zabezpieczeń, o i takich tych, nie wiem, no. To długie, jak to się nazywa, Marcin? Śruba rzymska. A, śruba rzymska, no właśnie. Gdzie, kto do czego, i tu, i to. No, powiem wam, że na początku to ja bym każdemu współczuł, jeśli chodzi o traktor. Kurczę, na żywioł, jak zwykle poszliśmy, jeszcze kupowanie, wiecie, takiego sprzętu naraz. No to jest dobra rzecz, bo wiadomo, no, zawsze można cenę ponegocjować, bo to duże zakupy się robią, ale z drugiej strony przyjeżdża coś takiego i wy o połowie nie macie pojęcia, jak zastosować. Znaczy wiecie, że to jest mulcher i co z tego, ale który wałek, jak zamontować, czy coś. No ale warto się wypytać, warto się spytać wszystkiego i wam powiedzą. No ja jak nie wiedziałem, to zawsze dzwoniłem i tyle. A tu jest ten płyn, czy go nie ma? Nie no wiem. Dobra.
Widzicie, taka pierdoła, a ile czasu zajmuje. Jakie to jest upierdliwe, powiem wam, że takie przezbrajanie. Fakt, że ja teraz przezbrajam jakby dwie rzeczy, bo tutaj przyjdzie normalna ta szufla, czy jak to się nazywa? Łyżka. A i z tyłu przyjdzie koparka, więc to jest trochę przerobienia, ale mimo wszystko jest upierdliwe jak diabli. Czyli trzy podparcia muszą być zrobione, no i później trzeba jeszcze do tego wałek założyć. Oczywiście musi być na samym dole, to jest specyfika tego założenia, to jak będziecie kupować taki sprzęt w Traktomiksie, to oni zresztą sami to mówią, bo na przykład wiecie, to już się nie podnosi, co nie, to już się nie podnosi, no bo nie ma po co. Są pewne jakieś tam zasady, których się nie rusza, bo to ciągle wisi, nie? Tutaj nogi są i one po prostu są wiszące, czyli podnosisz do góry i to już wszystko wisi. No. Ale to ja nie jestem nauczycielem. Nie, mówię tylko, że trzymać będzie bardzo tak dobrze, kochanie, wiesz? Tutaj trzeba usztywnić wszystko takimi śrubami. A tu? Z dwóch stron. Chodzi o to, żeby bo maszynę można ustawić, wiecie, w ukosie czy w czymś takim, jak się na przykład orze czy coś tam robi. No i tutaj po prostu robimy to, że ustawiamy ją tak jak chcemy, no, żeby była sztywno i się nie chybotała w stosunku do traktora, w jakimkolwiek stopniu ona ma być, co nie? No bo to różne są stopnie. Ale to muszę znowu rękawiczki ubrać i później wszystko nasmarować. No i do roboty. Ale ona se postała. No. Amber, taką brudną wodę pić, zmiłuj się. Tu jest jakieś coś. Cholera wie, co to jest. Ja nie wiem kompletnie, co tu robi. Nie mam tutaj podejścia. Nie widzę. No, czuję, co? Jest to ciężkie. Ja mam ręce całe pocięte. Nie mam jak tego za. Może tu najpierw to zrobię. Jest chyba łatwiejsze mimo wszystko. O, przynajmniej jedną stronę będzie mi trzymać. Jedna jest. Jest to drugie. Dla niewtajemniczonych to właśnie, co teraz podłączam, to daje napęd i powietrze, czy to no, napędza hydraulikę całej koparki. Czyli to, że ona w ogóle działa, bo traktor jest traktorem, on tylko jedzie do przodu. Pojęcia nie mam, co się tam dzieje. Nie jestem w stanie trafić w ogóle, nie wiem. Nie mam jak podejść. Ja mam tu ręce całe poharatane i mi strasznie boli, jak ja tam naciskam. Mogę umrzeć nawet. Nie. Tak, to już nie, jest koniec. Żabciu, nie możesz. No. Mogę właśnie. No, kurde, co za upierdliwe. No i mam założoną. Powiem wam, że to, co było zawsze najtrudniejsze, czyli założenie o tego, tej sztycy, poszło mi wyjątkowo dobrze. Dołu nie narzekam, natomiast tym razem wałek mnie zaskoczył. Nie chciał wejść, ja go chyba z 20 minut tutaj zakładałem, albo więcej. Nie wiem, coś mi nie szło. Sama kopara działa. Ja oczywiście zaraz ją poczyszczę w miejscach, które muszę jej naoliwić, pooliwię ją. No i co, będzie do roboty jutro.
Jeszcze muszę tylko założyć ładować do przodu. No i widzicie, no i ładny zestawik znowu już jest w komplecie. Lubię, ładnie wygląda z koparką. Taki GCB w mini skali. Fajne. No, zobaczymy, czy będzie coś słychać, bo wiesz, taki wiatr jest. I wiecie, popatrzcie, jak te nasionka, bo mówiliście, no, że idź, rób szybko, Marcin, bo idzie jesień, zaraz brzozy zaczną pylić. Widzicie, no że to nie jest śnieg, liście zaczynają lecieć. To wczoraj zajęło nam mi 4 czy 5 godzin zrobienie to wszystkich desek. I mniej więcej mam na 3/4 budynku już tych desek. Znaczy to są dwie ściany boczne i połowa tyłu, bo tutaj nam się udało z Klaudią też zrobić jakby prawie cały rząd. Ja już nawet mam tą deskę, wiecie, żeby tu pociągnąć. Wszystko jest fajnie wyliczone, nic nie dociśnia. Powiem wam, tak wyszło mi, jestem bardzo, bardzo zadowolony. Ale na razie jeszcze jej tej deski nie kładę, bo chcę zobaczyć, jak mi się to wszystko zgra. Z oknami tymi po bokach, co nie? Czy to jest dobrze wymierzone, czy będę potrzebował wyższej deski, czy taka cieniutka wystarczy. No zobaczymy. Idzie nieźle. To już jest wszystko przygotowane, więc myślę, że szybciutko pomontujemy. No bo pogoda jest dzisiaj taka, na dwoje babka wróżyła. You feel like summer days to me, warm tender sunny rays. I hope that we are meant to be. You say nothing at all when we meet, yet somehow I know your history. Oh, come what may, I'm ready. Picture frames like romance. I get the chance to stop the run and be the lucky one. Odd thoughts and some dusty dreams, and we seem to find common ground. Guess everyone's got their own sound. Never cared much about fitting in, what's right or sin. But as you stand before me, I give in. Picture frames, lavender and pain, they all live here. Within this romance, I get the chance to stop the run and be the lucky one. Just tell me I belong. That I'm the lucky one. I'm your chosen one. Amber, a ty gdzie byłaś? Pokaż ty się, jak ty wyglądasz? Teraz się wstydzisz? Teraz się wstydzisz? Czemu pies brudny? Bawić się chce. Tak, czas na zabawę. Teraz z pańciem. Oj, 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 oj. Amber! Ojej, nie na mnie. Amber, ty jesteś największy gamoń ze wszystkich gamoni. Ty jesteś taki gamoń. Ty jesteś gamoń.
Ancia nie ma siły z tobą skakać. Gamańko. To bo się strasznie najadłam dzisiaj. Zrobić czaszkę. Pies tu tyje na zimę. Tam dajemy im trochę więcej, bo ona biedna. Taka wiecie, bezpostrzorska, to namarznie. To tam faszerujemy ją trochę. Parówę z ciebie zrobimy. Parówkę. Dawaj, dawaj, Amber. Oj, dziewdziaku, dobra, kochana, później się z tobą jeszcze pobawimy, bo musimy gonić, bo deszcz pada, wiesz, dziubdziusiu. Miałem robić serwis, ale jeszcze nie doszły filtry i ja po prostu nie sądziłem, że będę potrzebował traktor. Już był przygotowany, bo one pewnie będą dzisiaj albo jutro, ale akurat potrzebujemy, bo jak widzieliście, my już tak na palcach stoimy i to będzie takie nasze tymczasowe rusztowanie. No plus tam jeszcze trzeba kilka robót zrobić, to chyba sobie od razu to trzepniemy. Założysz tą klapę, ja już świateł nie podłączam, bo po co? I tak zaraz będę to ściągał. I bardzo dobrze, proszę. Dobrze, i zobaczymy, czy odpali. Odpali. No mi gasu. No bo filtr mi się wydawał, że wyciągnąłem i dlatego. No. Co? Traktor zdech. Nie, no ale nie jechałem nim jeszcze wczoraj. Poważnie. Akumulator? Nie, no bo odpalam. Paliwo jest, akumulator jest. Może wiesz... Może przez to... Ale, może coś powietrza dostał i wiesz... Ojej, wiem! A głupi ja! Bo ja sobie odciąłem dopływ paliwa. Wiecie co sobie pomyślałem, że jak odetnę do paliwa, to nie będę musiał go tankować i taniej mi to wyjdzie. O Boże. Ale chyba to nie był najlepszy pomysł. No tak. Dobra. Będziemy, co będziemy robić? Najpierw to my wjedziemy i moim rusztowaniem będzie chochla. A później no musimy tą górkę wreszcie stąd zabrać gdzieś i to jest problem, gdzie ją zabrać. Tak, dokładnie. Ale jeszcze teraz będąc tutaj przy traktorze, chcieliśmy właśnie wam napomknąć, jak niezbędnym w sumie u nas na gospodarstwie jest urządzenie. I budującym się gospodarstwie i gospodarstwie, bo to są dwie rzeczy, wiecie, jak gospodarstwo buduje, znaczy co ja uważam, budujące się gospodarstwo, czyli takie, które ma dużo różnych prac, tok, prosidełko, już wiem. Amber, na miejsce, jumping, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nowa pani traktorzystka. Pani traktorzystko, teraz o poważnych sprawach, tak? Tak, tak. Ale nie odpalamy traktorka jeszcze. Jeszcze nie. Więc my tutaj setki metrów wykopaliśmy pod różne kable, pod wodę, pod kanalizację, no jakby dołków. Tak samo wykopaliśmy, nie wiem, właśnie fundament tu sobie cały wyczyściłem. Nie, to nie, to akurat zrobiła duża koparka chyba, co nie? Tak, to duża. Tak, to duża zrobiła. Co by tu właściwie? Aha, ale pod kochanie, tamten fundament, prąd, woda, to właśnie mówiłem, pod wyczyszczenie głównej tej warstwy gleby, pod każdy kontener, pod wiatę, pod nasze gospodarcze pomieszczenie i tak dalej, i tak dalej. Także to jest jeśli chodzi o koparkę. Dodatkowo pamiętajcie, że koparka jest niezbędna na wsi. Jak ktoś ma koparkę, szczególnie na małej wsi, zawsze jakaś mała robótka może wpaść i wiecie, no kilka groszy się zarobi. Każdy jeden sprzęt do czegoś służy i jakby no... Można może i bez tego robić, jakby człowiek miał nieskończoną ilość czasu, więcej pieniędzy i 20 lat. A może 30 nawet, ale przy naszej już zbliżającej się 50, no uważamy, że zakup nam się
no, mocno zwraca. No, no wszystko naprawdę przyspiesza pracę i ułatwia. Tak wiem. Jeszcze jak macie takiego pomocnika. Jeszcze jak macie pomocnika. Amber. Takiego Ambra Bambra, który jest strasznym psem. Strasznym. Oj, straszny. Ty byś się tylko całowała, prawda? Tak. Buziaczek. Zgadzam. Ojej, wiem. Kochanie, czy uważasz, że traktor na 2 hektary, jak ktoś ma działkę, ale na przykład nie ma zwierząt, tak jak w naszym przypadku, czy... To wszystko zależy, co, czy chcecie, pamiętajcie, czy to wszystko musicie sami oszacować. To zależy od waszej książeczki. Traktor, moim zdaniem, na każdym gospodarstwie dobrze, żeby był. Jakikolwiek, ale dobrze, żeby był. No, na małych gospodarstwach małe traktory, po co wam jakiś kolos. Natomiast wszystko zależy od pieniążków. I wszystko zależy od pracy, jakie chcecie wykorzystywać, bo jeśli wy macie pracę na przykład zdalną i tak naprawdę macie tylko kurki, no to nie przesadzajmy, macie króliki, nie przesadzajmy. Jeśli już macie większe zwierzęta, już fajna sprawa, bo można baloty przestawiać, można im dowozić. Balot waży 300 kg i powiem wam, no my do tej pory, co nie mieliśmy tego krokodylka, no to wszystko nosiliśmy, a w tym momencie jakby traktor i może wam z przyczepy ściągnąć i możecie zawieźć, gdzie chcecie, mega sprawa. Chcecie poprawić drogę, która jest po jakimś czasie wam siadła, możecie sobie użyć właśnie tej łyżki i podrapać to wszystko, fajnie zrobić. Możecie przewozić różne ciężkie rzeczy z miejsca na miejsce. Takie, mówię, 300 kg, 400 na raz. To jest wygoda, czas zaoszczędza. No, jeśli się budujecie, to wszystko zależy, bo jeśli macie 2 hektary i się budujecie i na przykład macie, jesteście blisko drogi, no to ja bym koparki nie kupował, bo faktycznie wynajmiecie kogoś, zrobi wam ten wykop 20 metrów i bez sensu, ale myśmy kopali po 100 metrów. Wszystko było tu w setkach metrów kopane. Dla nas jest niezbędne. Pamiętajcie, liczcie siły na zamiary, jakby ilość pieniędzy, jaką macie, no bo na pewno ostatnich pieniędzy bym nie wydał na traktor. Raczej bym sobie biznes zbudował, który ten traktor na ten traktor zarobi. Ale traktor tak przyspiesza pracę i oszczędza bólów pleców. Ja jestem bardzo zadowolony i pamiętajcie, to są urządzenia również, jak kupujecie jakichś takich firm bardziej znanych. No, chodzi mi o to, że nie Chińczyka, ale wiesz, że są Janmary, jakieś tam inne firmy. Chociaż my bardzo polecamy Kubotę, bo to chyba to taka dobra jest marka, tak jak Toyota. Uważamy, że wystarczająco wysoko, żeby się nie psuła. No, 23 czy ile on już ma lat i nic się z nim nie dzieje. No, to chyba coś świadczy o jakby jakości. Jedyną zmorą chyba, jeżeli chodzi o traktor, czy koparkę, czy inne przystawki, jest zmiana tego. No tak, jak macie przystawki... Widzieliście właśnie, jak Marcin wykonywał, tutaj musiał zmieniać właśnie koparkę. Czekaj, co ty zmieniałeś? Z mulchera na koparkę. Tak, bo pracę miałeś do zmienia. Tak, to jest, dlatego pewnie na gospodarstwach często są po 2-3 traktory, bo zmienianie tych sprzętów z przodu jest łatwo, ale z tyłu to jest już zabawa i dlatego... No, myślę, że jedynym rozwiązaniem jest to albo nauczyć się to robić dobrze. Jak macie pewnie fajnie wybetonowane czy jakąś kostkę i macie równiutko, to może wam to łatwo pójdzie. My mamy, jak mamy żwir, więc my się musimy namęczyć i dlatego ja, żeby się nie męczyć i nie denerwować, ja sobie planuję na zaś. A będę potrzebował to, a będę potrzebował na tamto i wiecie, i nie ściągam mulchera, dopóki wszystkiego nie zrobię, koparki nie zakładam, dopóki nie uzbiera mi się kilka robót. No. Daj jej buziaczka, przecież widzisz, Jezu, że ciągle prosi. No wiem, Amber, no. Odpalamy, Amber? Tak, odpalamy. No dawaj, odpalaj.